To rzeczy dla mnie wyjątkowa. Kraków jest moim miastem rodzinnym. Mój tata był Krakusem i pojawienie się tutaj w zupełnie nowej roli. Wielka duma, wielki zaszczyt, ale też ogromna wdzięczność dla Emilii Dziubak, która jest twórczynią przepięknych ilustracji w naszej wspólnej książce. Literatura dla dzieci i młodzieży cieszy się ogromną popularnością właśnie wśród swoich odbiorców. Myślę, że każdy z nas ma w pamięci książki swojego dzieciństwa. No i jest pora najwyższa, by Kraków, miasto literatury UNESCO, nagrodził autorów tych najbardziej poczytnych i tych najbardziej wartościowych publikacji. Ci najmniejsi i mali są wbrew pozorom bardzo dojrzali i myślą o świecie naszymi kategoriami, ale nie wszystko potrafią wyrazić. I myślę, że mamy ogromnie odpowiedzialną rolę, żeby próbować z nimi rozmawiać mądrze i na ważne tematy. Cieszy fakt, że powstaje dużo książek, a ja liczę na to, że ta nagroda w jakimś sensie będzie probierzem do tego, żeby pisać książki dla dzieci. Piękne i niebanalne.